pół roku, zamiast 15 lat za gwałt. W USA zawrzało USA, prokuratura chciała 15 lat, gwałciciel dostał pół roku. Ojciec ofiary wściekły. Eli Binion z hrabstwa Polk w Teksasie poszedł za 14-letnią córką znajomego do pokoju hotelowego. Mężczyzna rzucił nastolatkę na łóżko, po czym ją zgwałcił. Prokuratura domagała się dla niego 15 lat więzienia. Sędzia uznał jednak, że odpowiednią karą będą 180 dni pozbawienia wolności. Uważajcie, jakich sędziów wybieracie, zaapelował po wyroku ojciec ofiary. Do gwałtu doszło w 2018 rok. 19-letni Eli Binion wraz z 14-letnią córką znajomych pojechał do hotelu Hampton Inn w Livingston. Mieli przywieźć stamtąd dodatkowe zapasy na rodzinne spotkanie. Mężczyzna, którego rodzina dziewczynki znała od lat, napadł ją w pokoju hotelowym. Do tej pory słyszę, że płacze w nocy, nie może spać, jest zdenerwowana. Jest jednak silna. Przechodzi to lepiej, niż można się było spodziewać. Ale nic nie zmieni tego, że coś zostało jej odebrane na zawsze, mówił ojciec ofiary. 3 lata za pobicie mężczyzna został aresztowany, przyznał się do gwałtu. Prokuratura domagała się kary 15 lat więzienia. W ostatni czwartek, 4 czerwca, sędzia Travis Kitchens wydał jednak wyrok 180 dni pozbawienia wolności. Łoks 26 wskazuje, że część tej kary mężczyzna będzie mógł odbyć na okresie warunkowym. Oznacza to, że 22-letni dziś Binion wyjdzie na wolność za niecałe 100 dni. Czego uczy nas ten wyrok, gdy mówimy naszym dzieciom, że powinny zgłaszać takie sprawy na policję? Funkcjonariusze zajmą się wszystkim, prawo zajmie się wszystkim. A potem dzieje się to, przestępca dostaje tylko po łapach. Żadna ofiara nie będzie chciała zgłaszać przestępstw, bo sprawca i tak szybko wyjdzie na wolność, grzmiał ojciec ofiary po wyroku. Z akta sądowych wynika, że gdy Binion przebywał w areszcie w związku z oskarżeniem o gwałt, brutalnie zaatakował jednego ze współwięźniów łamiąc mu szczękę. Sędzia skazał mężczyznę na 3 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna odbył karę, czekając na kolejny wyrok. Sędzia nie komentuje. Łoks 26 wskazuje dodatkowo, że Binion ma przeszłość kryminalną, a w 2018 rok próbował uniknąć aresztowania. Gdy wyjdzie na wolność, zostanie wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Sędzia podjął bardzo złą decyzję. Modlę się, żeby jej nie żałował. Bo to zdarzy się ponownie, mówił ojciec ofiary. Obiecałem córce sprawiedliwość. Jak widać, się pomyliłem. System jej tego nie da, podsumował. Pomimo próśb dziennikarzy, sędzia Travis Kitchens nie skomentował wydanego wyroku.